Wysłuchaliśmy wspólnie z grupą ponad 3000 górników expose pani premier Ewy Kopacz. Rozczarowanie, oczekiwanie na realizację kilku co prawda zapowiedzianych zmian. Górnicy usłyszeli, że będzie certyfikacja węgla, że będą nowe ustawy, że będą reformy, że kopalnie będą zyskowne. Nie było odpowiedzi, kto za to zapłaci. Dla nas związkowców reformy kojarzą się ze zwolnieniami, z ograniczeniem wynagrodzeń, z łamaniem praw pracowniczych, z wyzyskiem. Jeśli tak by miało być, to jest to niepokojące. Ważne jest, co w expose pani premier nie powiedziała. A nie powiedziała nic o dialogu społecznym, o komisji trójstronnej. Wielokrotnie apelowałem do pani premier, by stanęła na czele dialogu trójstronnego do chwili, do kiedy nie zostanie zmienione prawo komisji trójstronnej, dopóki nie zostaną przyjęte nowe ustawy o dialogu trójstronnym. Przypomnę, że te ustawy OPZZ już od 8 lat skierowało do parlamentu, skierowało do dialogu trójstronnego. Efektów, wyników tej pracy ciągle nie ma. Jesteśmy na finale uzgodnień naszych propozycji z organizacjami pracodawców. Mamy wspólne stanowisko z pozostałymi centralami związkowymi. W expose pani premier też nie usłyszeliśmy nic na temat tworzenia nowych, dobrych miejsc pracy. Nie usłyszeliśmy propozycji, czy będzie podnoszona płaca minimalna do wysokości 50% średniej krajowej. Nie usłyszeliśmy, kiedy z myśl zapowiedzi ministra pracy będzie wprowadzona stawka minimalnego godzinowego wynagrodzenia. Nie usłyszeliśmy także propozycji, kiedy uporządkowany zostanie system emerytalny, kiedy inicjatywa OPZZ o prawie do emerytury wynikającej ze stażu płacenia składki ubezpieczeniowej będzie wdrożona w życie. Przypomnę, 7 lat nasze propozycje spoczywają w komisjach sejmowych. Nie usłyszeliśmy propozycji, kiedy zostanie zmieniony system podatkowy, tak by zmieniona była kwota wolna, by koszty uzyskania przychodu były zmienione, by pracujący mogli odbierać wyższe wynagrodzenie. Nie usłyszeliśmy także propozycji związanych ze zmianą w prawie pracy postulowaną przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Dotyczy zmniejszenia umów śmieciowych i tak zwanych umów okresowych. Obawiamy się, że jeśli nie będzie funkcjonował dialog społeczny, nie będzie partnerskich rozmów, nie będzie inicjatywy ustawodawczej dla partnerów społecznych i debat nad dialogiem i stanem realizacji zgłaszanych przez nas propozycji nowych rozwiązań, mogą to być dalej tylko słowa. Dlatego podsumowując krótko, w tym wystąpieniu było zero konkretów w sprawach pracowniczych. Zero nowych propozycji rozwiązań. Co prawda w niektórych problemach pani premier się orientuje, ale nie ma nowych rozwiązań, jak dotyczących służby zdrowia. Czy będziemy dalej latami czekali na wizytę u lekarza? Bo te propozycje, które dzisiaj były zasygnalizowane, nie rozwiązują problemu. Dużo było o militariach, dużo było o nowym dozbrojeniu, ale przecież nam potrzeba pracy i chleba. I to jest istotne, byśmy mogli w dialogu
najbliższym czasie rozwiązywać. Wydaje mi się, że pierwszym mijaniem się ze słowami pani premier było to, że nie przyjęła jednak po swoim wystąpieniu reprezentacji górniczych związków zawodowych, by przyjąć petycję. A przecież mówiła, że jest otwarta, mówiła, że jest rodzinna, ze zrozumieniem podchodząca do wszystkich problemów. Te problemy, które są zgłaszane do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, a dotyczą warunków życia, pracy, utrzymania rodziny, będziemy dalej prezentowali na wszystkich forach, na których będziemy uczestniczyli w dyskusji publicznej. Będziemy także kierowali do Sejmu i rządu. Właśnie w dniu dzisiejszym skierowaliśmy opinię do budżetu państwa na rok 2015, który budżet procedowany jest teraz w parlamencie i nijak się ma praktycznie do zapowiedzi z dzisiejszego exposé. Wiele rzeczy, które jest zapowiedziane w budżecie, w dniu dzisiejszym nie zostało potwierdzone przez panią premier. Ale cóż, na początek lokujemy swoje nadzieje, że nowy władca lepiej niż dotychczasowy będzie realizował nasze nadzieje i oczekiwania. W przypadku braku takich realizacji zwrócimy się do państwa o zdecydowane działanie, wykorzystanie wszystkich uprawnień wynikających z konstytucji i z prawa związkowego.